Panie Dawidzie, czy mógłby pan przewidzieć kolejne kroki naszego sąsiada Rosji w momencie, kiedy Władimir Putin przyznał się do tego, że oddziały rosyjskie były obecne na Krymie, biorąc pod uwagę to, co się dzieje w tej chwili na wschodniej Ukrainie i może jeszcze biorąc pod uwagę to, co ostatnio Rosja zapowiedziała odnośnie Wysp Kurylskich, że będzie tam rozbudowywała swoje bazy militarne, nie patrząc na stanowisko Japonii? Jeśli chodzi o Wyspy Kurylskie, to nie sądzę, bo jednak Japonia jest dość silnym krajem w porównaniu do Ukrainy, także to jest tylko próba takiej imperialnej polityki prezydenta Putina, który musi sobie zjednywać naród, a wiadomo, że nic bardziej nie zjednuje narodu jak wspólny wróg i w tym wypadku Putin stara się grać na kilka frontów. Tu w to nie wierzę akurat, ale jeśli chodzi o Ukrainę, czy na przykład część Mołdawii, jest to bardzo realne, bo w ogóle polityka, która była prowadzona przez Ukraińców, którzy obalili pana prezydenta Janukowicza, tak naprawdę prowadziła donikąd, bo nie można było przeciągnąć Ukrainy ani w lewo, ani na zachód, ani w prawo, na wschód. Ukraina musiała działać tak, jak działa. Wiadomo, jaka jest ludność. Z jednej strony jest ludność bardziej prorosyjska, z drugiej proeuropejska i Wiktor Janukowicz był najlepszym prezydentem dla Ukrainy. Myślę, że Krym to nie jest koniec strat, jakie poniosła Ukraina przez ten krok. Zobaczymy, co będzie dalej. Sądzę, że jeszcze troszeczkę ziem mogą poświęcić dzięki temu, co się stało. No dobrze, a jakie stanowisko Polski powinno być wobec tej sprawy? Myślę, że Polska powinna zaakceptować Krym jako tereny rosyjskie, bo to już dawno było do przewidzenia, że Rosja wykorzysta taki krok, jak będzie miała. Jednak powinniśmy apelować do Rosjan, aby już zakończyli tą politykę zajmowania nie swoich terenów. Ale z tego, co zauważyłem, nie jest to realne w obecnej chwili, ponieważ nasze władze są pionkiem, czy można powiedzieć nawet marionetką w rękach niektórych państw, czy to Niemiec, czy Stanów Zjednoczonych. W związku z tym sądzę, że Polska niewiele w tym momencie może. Wszystko zależy od właśnie Stanów Zjednoczonych, od Rosji, a my tu jesteśmy tylko pionkiem na szachownicy niestety.